Powiem tak, pierwszą połowę graliśmy dobrze. Myślę, że przede wszystkim jeśli chodzi o organizację gry w defensywie całego zespołu, potrafiliśmy skutecznie neutralizować akcje Wisły. Natomiast na Wiśle, mając sytuację w 44 minucie, musimy strzelić, bo wtedy na pewno druga połowa zupełnie inaczej by się potoczyła. Kolejny mecz, gdzie mamy przestój. Tak było w meczu z Lechem, kiedy po stracie bramki Lech wyszedł dwa razy sam na sam. Tak samo było dzisiaj i to mnie martwi, że nie jesteśmy konsekwentni w grze, bo nic nie stało na przeszkodzie, żeby początek drugiej połowy, kiedy wiedzieliśmy, że Wisła, jak to się mówi, będzie napierać, no żeby grać bardziej zdyscyplinowanie, bo no nie możemy sobie pozwolić na to, że na tak gorącym terenie jak Wisła, żeby to wszystko było łatwo. I wiedzieliśmy, że będzie trudno, tym bardziej szkoda, że tak łatwo jakby tak beztrosko podeszliśmy właśnie do tych sytuacji w drugiej połowie. Ta gra w drugiej połowie już była szarpana. Owszem, mieliśmy też swoje sytuacje. Przede wszystkim kolejny mecz, gdzie mamy sporo stałych fragmentów i z tych stałych fragmentów nic nie potrafimy zrobić. Czyli to wykonawstwo też jest nie takie jak trzeba. Generalnie można powiedzieć, że wrażenia artystyczne niezłe, natomiast skuteczność w grze bardzo słaba. Nie tylko pod bramką Wisły, ale również pod własną bramką, gdzie no dosyć beztrosko w pewnych fragmentach meczu pozwalaliśmy piłkarzom Wisły na stwarzanie pozycji. Ja myślę, to tyle, natomiast generalnie muszę powiedzieć, że zespół mój się starał na tyle, na ile nas na ten czas stać. Mam nadzieję, że zimę dobrze przepracujemy, że uzupełnimy skład, czy wzmocnimy i będziemy bardziej skuteczni na wiosnę. Dziękuję. Jacek Kowalczyk na ostatnich zajęciach podkręcił nogę. Rano rozmawialiśmy i Jacek zdecydował się wejść na rozgrzewkę. Chciał po prostu pomóc drużynie, chciał być w tym zespole, natomiast kontuzja na tyle mu dokuczała, że nie był na 100% i po rozgrzewce podziękował.